13 edycja to model przed nami i tak się zastanawiałem, no bo to jest taki hitowy program. Czy ty po zakończeniu ostatnich zdjęć po prostu już masz tę pewność, że robimy kolejny projekt, że ty będziesz jego częścią i trzeba bukować czas w kalendarzu? Wiesz co, nigdy nie ma takiej pewności. Czasami... Nigdy nie ma takiej pewności, czy będzie kolejny sezon, nigdy nie ma takiej pewności, czy ja tam będę. My się zawsze dogadujemy, bo kalendarzowo to różnie wygląda. Natomiast udaje nam się dogadać z perturbacjami, bez perturbacji, ale to nie jest tak, jak dawniej było, że zaczynałeś zdjęcia i widziałeś, że na Punk będą 3-4 sezony, czy ileś tam stacja kupiła, więc że każdy podpisał umowę na 3 sezony i to sprawy. Chociaż wiesz co, było tak, że wiedzieliśmy, na ile jest kupione, ale nikt nie było podpisane, że ty na pewno w nich będziesz. Bo chyba każdy sobie zostawia taki wentyl, że być może coś się może zmienić, może... Nie. Musi paść to wspaniałe pytanie, na które czekam co pół roku, jak się widzimy. Czym zaskoczy nas 13. edycja Top Model, a ponieważ jest to tak trudno, żeby powiedzieć coś nowego, to cały mikrofon jest twój. W ogóle nie jest... Mam zabrać? Nie. W ogóle nie jest tak, że to jest trudne, ponieważ faktycznie ten 13. sezon będzie się różnił wieloma rzeczami. Po pierwsze układem, który jeżeli już nam się wydaje, że znamy, no to nie znamy, ponieważ a, są pre-castingi w internecie tak jak były. Są castingi z jurorami tak jak były i wypada bootcamp. Nie ma czegoś takiego, że zabieramy większą ilość osób i sobie ich sprawdzamy na sesjach, na zadaniach i wtedy podejmujemy decyzję, kto się wprowadza do domu. Do domu wprowadza się znacznie większa ilość osób. Okay. Więc też, że tak powiem, trup będzie się ścierał gęściej. Na to liczymy. Wiesz co, to jest bardzo przykre, ale tak niestety będzie, że będzie gęsto w bardzo zaskakujących momentach. Oprócz tego co? Będzie zupełnie zmieniona formuła różnych zadań, które niby znaliśmy do tej pory, ale będą zupełnie inaczej zrobione. Zmieni się diametralnie Fashion Week. Okay. No i co? No i jeszcze co? Jeszcze więcej. No, została zmienna, czyli uczestnicy, dużo większa grupa. Więc... Emocji nie zabraknie. Emocji nie zabraknie. No też zdajemy sobie sprawę, że jak masz 13 sezon, to nie możesz powiedzieć dokładnie tego samego, chociaż Biblia tego programu tak mówi, ale da się różne rzeczy zrobić inaczej, więc te duże takie punkty jak Bootcamp, Fashion Week, sądzę, że no będą zaskoczenia. Tych emocji też nie brakuje, jak sobie tak wpiszesz po prostu nagłówki Michał Piruk, tam zawsze w ostatnich tygodniach obok ciebie było nazwisko Dawida Wolińskiego. Podaliście sobie dzisiaj rękę? Nie, ale sobie mówimy cześć po prostu. Okej. Okay. Ja mam rękawiczki. Taka zdrowa relacja, jeśli chodzi o pracę, ale... Dlaczego moje nazwisko było z nim? Tak, było. Tam nawet był taki konflikt i to ja miałem się zapytać, ale co tutaj chodzi? Nie, dobra, nie interesuje mnie takie rzeczy. Coś było widocznie też z Małoisa, to coś z wojewódzkim było. Dokładnie. Ale to już dawno temu było. Zresztą ja nie słuchałem tego, ponieważ staram się robić rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Tembr głosu Kuby Wojewódzkiego mnie wyprowadza z równowagi. Okay. Więc starałem się nie słuchać. Z tych przyjemnych rzeczy... Starałem się, po prostu nie słuchałem. No i to okej, whatever. Ja nie mam jakichś tutaj pretensji do Dawida. Gdyby poszedł, dał się wmanewrować, zrobił. Okej. Z tych przyjemnych rzeczy, o których już trochę powiedziałeś, a chciałem o nie zapytać, to właśnie aktorstwo, bo też mówiłeś, że nie chcesz stać w miejscu, chcesz się rozwijać tym aktorstwem. Teraz się więcej zajmujesz. Co się aktualnie dzieje tam u ciebie? Co się dzieje u mnie? Teraz 4 listopada film, nie mogę jeszcze powiedzieć jaki, premiera. Nadal to nie jest game changer, to nie będzie Oscar. Czego tak sobie? Nie, no nie możesz tak siebie nisko oceniać. Za mała rola, wiesz co, świetna, ale za mała. To nagroda publiczności, myślę. Dokładnie tak. Dwie premiery teraz jesteśmy w trakcie. Skończyłem próby do Męskiego Interesu i za chwilę Bigamiskę zaczynamy. Mam nadzieję, że to będzie duży sukces. Z Asią Brodzik między innymi w obsadzie, która... Sporadycznie się decyduje na granie, ale będziemy mieli tą cudowną przyjemność pracować ze sobą. Od 12 sierpnia wchodzimy na próby. Znaliście się wszędzie wcześniej? Tak, my się znamy od lat. Mamy to szczęście, że w ogóle się cieszymy, że ze sobą będziemy pracować, bo lubimy się od wielu, wielu lat. Jesteśmy w dobrym kontakcie, a teraz będziemy sobie pracować, więc będzie przyjemnie na pewno. Teraz się trochę też pozmieniało w Telewizji Polskiej. Gdyby była taka propozycja, żebyś współpracował z nimi przy jakimś serialu, to wziąłbyś to pod uwagę? Wiesz co, nie ma problemu. Jeżeli był serial, produkcja, no tak jak mówię, do pewnego momentu, jeszcze do poprzedniego rozłożenia jak gdyby sił politycznych, dla mnie uczestniczenie w jakimkolwiek projekcie TVP, dla mnie osobiście, było pewnego rodzaju przyłożeniem swojego palca do narracji, którą oni uprawiali. Są różne zdania, różni ludzie do tego podchodzili. Ja natomiast podchodziłem zero-jedynkowo w ten sposób, więc sobie nie wyobrażałem takiej w ogóle możliwości, żeby cokolwiek, nawet się pojawić w śniadaniówce tam. Natomiast ludzie różnie na to patrzyli, każdy ocenia życie tak jak chce, ja oceniam
w tej kwestii albo czarne, albo białe. Dzisiaj to się zmieniło, nie ma żadnego problemu. Jeśli by było coś interesującego, proszę, proszę bardzo, proszę dzwonić. Ale boli cię trochę, że mimo to zawsze ta telewizja jednak będzie polityczna? Wiesz, czy takie jest życie? Może wcale nie będzie, bo może zostanie jakoś sprywatyzowana, może zostanie odcięta. Po drugie, wydaje mi się, że nawet jeżeli to są prywatne telewizje, one nigdy nie uciekają od pewnego rodzaju profilu myślenia i narracji stacji. Więc ludzie, którzy siedzą u góry, trochę wpływają na to, co chcą powiedzieć, jakie są wiadomości i tak dalej. Natomiast to, co działo się ostatnio, to już nie było, wiesz, upolitycznione telewizja, tylko to było narzędzie polityczne. Przekraczające wszelkie granice? To było jak w Chinach, wiesz, czy w Wietnamie. Propagandowa telewizja, no niestety ona tak wyglądała. Oczywiście były jakieś tam seriale i to dobre seriale, czy produkcje TVP i tak dalej. Natomiast no ja nie widziałem tam miejsca dla siebie. No, powiedzenie to jest tylko rozrywka, no to ja zawsze to przyrównywałem. No, u Hitlera też ktoś grał i tańczył. To nie znaczy, że to był dobry adres do tego, żeby to robić. To nie będzie zbyt takie płynne przejście, ale chciałem powiedzieć, że znacznie przyjemniejsze rzeczy czekają Państwa już niedługo w 13 edycji Top Model. Będziesz tam związany w gorsetem takim, w którymś odcinku? To boli? To w ogóle nie boli, nie, absolutnie. Ja zakładam to tak racjonalnie. Ja wiem. Nowa żywniaczka, tam poproszę pietruszkę, Marka. Nie, wiesz co, jakoś tak sobie w tym roku wymyśliłem, w czołówce jestem, a później czy w odcinkach? Nie, chyba nie. A może? Nie, nie pamiętam. Fajnie, bo coś się dzieje, zaskakująco kolorowo. Dzięki, Michał, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.